Dzień dobry, ja jestem Radek i wiem, że wielu mężczyzn, którzy mnie oglądają, mają długie włosy. Może nie tyle długie, co po prostu po raz pierwszy w życiu mają tak długie włosy. I teraz, kiedy przyszła jesień, są załamani. Wszędzie widzą swoje włosy. Po umyciu, po przeczesaniu, po ściągnięciu gumki do włosów, one są wszędzie. I chciałem powiedzieć, że niestety to jest jeden z uroków jesieni. I tak samo kobiety, tak i my mężczyźni na jesień troszeczkę przez to przychodzimy. Na Instagramie, na którego Cię zapraszam, zapytałem Was, czy z powodu jesieni widzisz u siebie może troszeczkę większe wypadanie włosów? I była spora część głosów na to, że właśnie dużo osób widzi, że teraz im troszeczkę bardziej wypadają włosy. Dlatego właśnie jest ten filmik i dlatego może Ci on pomóc. Zwróć uwagę, że nie będziemy tutaj mówili o typowym łysieniu, o zakolach. Mówimy tutaj o wypadaniu włosów. W wypadaniu włosów ważne jest to, żebyśmy nie patrzyli na nasze ręce, ale bardziej żebyśmy patrzyli na głowę, ponieważ tutaj więcej się dowiemy niż tutaj patrząc na ręce i widząc włosy, które nam wypadły. Trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę tutaj na okolice czoła, a także na czubek głowy, ponieważ są to miejsca, które przede wszystkim łysieją. Zapewne wielu z Was słyszało, że dziennie wypada nam od 50 do 100 włosów. I ja nie wiem skąd jest ta statystyka, nie wiem czy od jakiegoś naukowca, trychologa, ktoś to liczył na grupie ludzi, nie wiem. Ale warto zwrócić uwagę na tę statystykę. Można ją, moim zdaniem, jeszcze troszeczkę poszerzyć. Wszystko jest zależne od tego, jaki mamy typ włosów oraz w jakim akurat momencie jesteśmy. Ponieważ każdy włos ma swój własny, indywidualny cykl życia. I nie ma w tym nic złego, że włos Ci wypadnie. Taka jest kolej rzecz po prostu. Usuwasz te najsłabsze włosy, a w ich miejsce powstają nowe. Dzięki czemu Twoje włosy cały czas są w ruchu. Dlatego właśnie ta statystyka od 50 do 100 jest taka dobra, ponieważ pokazuje nam, jaka jest mniej więcej norma. Ja bym ją mimo wszystko postarał się powiększyć. Oczywiście, jeżeli przez dłuższy czas by nam wypadało 150 włosów, 200 włosów, to może być problem. Ale tak jak mówię, nie patrzmy na to, tylko skupmy się tutaj na swojej głowie. Jeżeli mamy początki zakol, jeżeli mamy tutaj coś u góry, to znaczy, że wtedy jest problem, a nie jeszcze wtedy, kiedy wypadają nam włosy. Ale to znaczy, że trzeba wziąć się za się. Pierwszą ekstremalnie ważną rzeczą jest to, żebyśmy się postarali ograniczyć swoje mycie włosów. Ponieważ z każdym myciem powstaje tarcie. My tam ruszamy ręką po naszej skórze głowej, przez co wypada troszeczkę włosów. Zmywamy też sebum, które pomaga naszym włosom, żeby stawały się one troszeczkę silniejsze i żeby właśnie były mocniejsze, dzięki czemu nie będą wypadały. Dlatego, jeżeli przykładowo myjesz włosy codziennie, zauważysz różnicę, jeżeli ograniczysz to mycie trochę w czasie. Ja ostatnio wydłużyłem to, że muszę myć mniej więcej co 4 dni i zauważyłem właśnie różnicę, czuję się z tym troszeczkę lepiej. Jeżeli używasz hardkorowo mocnych szamponów, to zmywasz ze swojej skóry głowy te naturalne oleje, które mogą być złe, ponieważ wyglądamy jakbyśmy mieli tłuste włosy, ale jeżeli chodzi o kondycję Twojego włosa, powinny one tam być jak najdłużej. Dlatego przykładowo, jeżeli weekend Ci się uda, to staraj się ograniczyć troszeczkę to mycie włosów. Zrób wszystko, żeby z tego jednego dnia zrobić dwóch, a z dwóch, jeżeli Ci się uda, zrób trzy. Ja tak robiłem stopniowo, teraz 4 dni i wydaje mi się, że moje włosy wciąż są ok i mogę gdzieś z nimi wychodzić. Jeżeli jest to dla Ciebie interesujące, to powinieneś troszeczkę bardziej zagłębić się w temat i zapraszam Cię do tego odcinka, w którym wspominam o tym, jak właśnie mieć zdrowe włosy. Tak w skrócie, to absolutnie nie możemy używać przykładowo gorącego powietrza, nie możemy też bardzo mocno wycierać naszych włosów w ręcznik. Więcej dowiesz się z tego filmiku, zapraszam. Powiem Ci ciekawostkę. W tamtym roku tak samo wypadały Ci włosy, jak w tym najprawdopodobniej. Ale być może masz je dłuższe i wcześniej tego nie zauważałeś. Tutaj warto wspomnieć o grzebieniu. Przestanie włosów grzebieniem może albo w ogóle nie niszczyć naszych włosów, albo może wprowadzać tam lekkie zamieszanie. Ja Ci bardzo polecam taki oto grzebyczek, który ma dosyć szeroki rozstaw tych ząbków. I bardzo ważna sprawa. Jak w ogóle czesać włosy, jeżeli masz je troszeczkę dłuższe? Zacznij od końcówek włosa, ponieważ jeżeli przykładowo masz jakieś kołtuny na długości włosów, to nie możesz ich ciągnąć na siłę. Po prostu zacznij od spodu i stopniowo pnij się do góry. Zajmuje to trochę więcej czasu, ale nie wyrywa, nie niszczy, nie rozdwaja Twoich włosów, dzięki czemu hej, no po prostu możesz się nimi cieszyć dłużej. Pamiętaj, że w przypadku długich włosów powinieneś bardziej się skupić na dbaniu o nie, no bo hej, no, jesteś z nimi na całe lata. Możesz wyrwać sporo włosów, jeżeli będziesz czesał mokre włosy, ponieważ wtedy jest bardzo duże tarcie pomiędzy grzebieniem a Twoim włosem, przez co dochodzi do zniszczeń. Jeżeli podczas rozczesywania swoich włosów napotykasz opór, po prostu zacznij troszeczkę niżej i leć do góry. Nie rób tego na siłę. Tak właściwie to, co ma jesień do tego wszystkiego, do tego, że nam włosy wypadają. Jest parę czynników, które się na to zbiera. Takich małych, które razem tworzą coś dużego, przez co możemy niszczyć te włosy. Przede wszystkim
Podczas lata mogliśmy bardzo, ale to bardzo eksponować swoje włosy na światło słoneczne, które wysuszało nasze włosy, przez co teraz są one troszeczkę bardziej suche. Teraz, na jesień, mówi się, że też o wiele częściej chodzimy w kapturach, zakładamy jakieś czapki, przez co właśnie kiedy jakoś jeszcze częściej dotykamy tych włosów, jeszcze większe tarcie się robi. Tarcie, które często niszczy twój włos, który później wypada, widzisz go w wannie i zastanawiasz się, co się stało. Drugą ważną rzeczą jest to, jak się odżywiamy, a mianowicie na lato jedliśmy sporo owoców, takich jak truskawki, arbuz, jakiś banan, winogrona, a teraz no, na jesieni jest tego zdecydowanie mniej. Nie są one często tak smaczne, dlatego rzadziej je jemy i brakuje naszym włosom witamin. Co zrobić, żeby zastopować to wypadanie włosów? Przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, żeby było ich jak najwięcej, czyli powinniśmy troszeczkę przyspieszyć ich porost włosów, a także zrobić wszystko, żeby ich nie niszczyć. Te dwa czynniki sprawią, że nasze włosy na zimę będą już bardzo w porządku i oprócz tego, że będzie ich więcej, będą też dłuższe. O tym, w jaki sposób niszczymy nasze włosy, wspomniałem troszeczkę wcześniej, a także wspominałem w filmiku o tym, jak mieć zdrowe włosy. Natomiast, żeby się skupić na tym, żeby przyspieszyć ich porost, żeby były to troszeczkę grubsze i zdrowsze włosy, to przede wszystkim powinniśmy stosować różnego rodzaju suplementy, a także wcierki. Pamiętaj jednak, że ja jestem zwykłym typem z dieta. Ja nie jestem jakimś profesjonalistą i nie powinieneś mnie słuchać w 100%. Sam przetestuj, sam poczytaj, zobacz, co działa. A teraz moje rady. Także moja ekipa, która mi pomaga w tym, żeby moje włosy były jak najlepsze teraz właśnie na jesień, a także przyspiesza porost, jest to wcierka Agafia 7 ziół. Jest to taki dosyć spoko bajer, który po prostu nakładam na skórę głowy, a później jak najczęściej staram się masować sobie tę skórę głowy, dzięki czemu jest ona odpowiednio ukrwiona, te cebulki na głowie, dzięki czemu są one pobudzone do wzrostu i włosy rosną jak szalone. W momencie, kiedy zaczniesz stosować jakieś rzeczy, zauważysz u siebie dużo takich nowych włosków. One to są tak zwane baby hairy. To są włoski, które jeszcze nie są długie, a przykładowo będziesz miał potąd. Jeżeli będziesz je miał, będziesz wiedział, o co chodzi. Jest to masa takich krótkich, cienkich włosów, które są tutaj. To są po prostu nowe włosy. Jeżeli chodzi o działanie od wewnątrz, to bardzo Ci polecam tabletki z biotyną, a także drożdże w tabletkach. To są rzeczy, które ja stosuję. Jest naprawdę multum możliwości. A wszystko zależy od tego, co Ty chcesz i co będzie dla Ciebie odpowiednie, ponieważ tak jak mówiłem, ja jestem lekarzem. Jeszcze raz chciałbym powtórzyć to, że każdy włos ma swój cykl i każdy z Twoich włosów z czasem wypadnie. Nie ma w tym nic złego, po prostu włos był słaby, robi miejsce na nowy włos. Być może źle go potraktowaliśmy, być może byliśmy zbyt mocni, ale to jest normalna rzecz. I nie patrz na rękach, czy tutaj jest dużo włosów, tylko patrz, czy tutaj jest dużo włosów. Ponieważ tutaj prędzej zauważysz niż na swoich dłoniach. Tymczasem w tym odcinku to wszystko. Dzięki bardzo, widzimy się w następnym i na razie. Cześć!